bieżącej przechodzimy. Pierwszy pan Bogdan Krupa. Głosił, proszę. Przepraszam bardzo, ale zapisywałem sobie wszystkie tematy, żeby mi coś nie uciekło. W związku z tym będę długo mówił. Pierwsza sprawa to jeżeli chodzi o sprawy dzielnicowe nasze tutaj. To jest pierwsza sprawa, to jest sprawa właśnie tego, tych dni magistratu. I chciałem zwrócić uwagę na to, że chodzę na te wszystkie dni od początku i na ten temat mógłbym książkę napisać. I jest taka sytuacja, że to nie to dni magistratu dla ludzi, ogólnie dla ludzi, dla mieszkańców Krakowa, dla przyjaciół, dla wszystkich, którzy chcą tutaj przyjechać, ale między innymi jest to też konfrontacja dzielnic. Konfrontacja polega na tym, że dzielnice, niektóre naprawdę mają przepiękne stoiska, sami żeśmy zauważyli, jak te stoiska wyglądają. Są przepiękne te stoiska. Nasze stoisko można ocenić zawsze na powiedzmy czwórkę. No, dajmy na to, że na czwórkę, prawda? I jest zadowalające to stoisko, ale mogłoby być lepsze. Ja bym prosił, żeby komisja faktycznie pomyślała nad tym, chociaż muszę powiedzieć z drugiej strony, że temat graffiti jest to temat, który w zasadzie łączy i spółdzielnie chyba wszystkie krakowskie i Rady Dzielnicy chyba wszystkie krakowskie. Bo w tej chwili się tak nasiliło, że ekipy codziennie jeżdżą z farmami po blokach, i malują te napisy, zamalowują. Są to ogromne koszty. I teraz proszę sobie wyobrazić zrobienie takiej konfrontacji pod tytułem graffiti, no jest to ciężka sprawa. Jest to sprawa do przemyślenia. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie samodyscypliny rady. No dobrze by było odnośnie tej kolportaży tych urodzeń. Ja tam w tej spółdzielni jestem dopiero czy tam powiedzmy półtora roku. Nie jest to długo i ta sytuacja kolportażu już tam była. Jak ja tam jestem, więc już tam była. Ja tam wożę te ulotki i oni mnie tam szanują, na to się gubi, prawda? I że tak powiem, tam nikt nikomu nie robi żadnych wstrętów, ani nikt. Tylko trzeba wiedzieć jedną rzecz, że we wtorek przyjeżdżają do spółdzielni wszyscy dozorcy. I oni są tylko raz w spółdzielni we wtorek, z różnymi problemami przyjeżdżają. Tam są stoły, na których te ulotki leżą, nie tylko spółdzielniane, bo są różne inne też, prawda? I oni we wtorek zabierają te ulotki. I w żaden inny dzień, Więc jeżeli ja dostanę, powiedzmy, że tak powiem, ktoś do mnie zadzwoni, Mary do mnie zadzwoni, Bogdan, bo są plakaty w poniedziałek. Ja w poniedziałek jedę do spółdzielni, one są, we wtorek dozorcy zabierają i po temacie. Jak ja dostanę telefon w środa, czwartek czy piątek, no to wiadomo, że w następnym tygodniu we wtorek one zostaną zabrane. No to jest oczywista sprawa. Zresztą uczuliłem wiceprezesa tego młodego, co teraz jest przyjęty, ten Włodar Czynacie, bardzo sympatyczny człowiek. I on mówi, że jak najbardziej nie ma żadnych problemów, nawet on osobiście ze mną tam idzie i naciska tych pracowników, żeby zwrócili szczególną uwagę na nasze ulotki. Także tam nie widzę jakiegoś takiego, żeby to było po prostu. Tak. Następna sprawa to jest sprawa tego listu otwartego. Ten list otwarty, proszę Państwa, to widzicie Państwo, podpisał go prezes spółdzielni Lorent. No i pan Andrzej Kuberski, przewodniczący Rady Nadzorczej. No oni w pewnym momencie wpadli w popłoch spółdzielni, no bo jeszcze nikt nic nie wiedział, były jakieś decyzje podjęte o metra, to Lorent się bał, żeby te podwyżki nie były za duże. Proszę Państwa, stanął jeden problem. Wyobraźmy sobie decyzję spółdzielni o zaczopowaniu zsypów w budynkach wysokich. Co to znaczy? Zaspawanie zsypu. W tej chwili proszę sobie wyobrazić, ile jest budynków wysokich. Ja mam budynek 16-piętrowy. Tych budynków jest 3. Tych budynków wysokopiętrowych jest naprawdę dużo. Teraz niech ekipy zaspawają te sypy. Po co mają zaspawać? Wyobraźmy sobie, bo chodzi o to, że ja mam. Trzeba mieszkańców nauczyć, że tam mogą tylko komunalne, a do segregacji muszą znieść na dół do sypu. No niestety. Wiem, bo są odpady mokre. Tam w sypie
umieścić, jak masz taki tylko na dwa. Ale nie. Drodzy Państwo, teraz mówi Pan Bogdan Kruk. Muszę powiedzieć, że padła taka propozycja, żeby te syty zaczopować. No ktoś taką propozycję podał, wiem, że taka propozycja padła. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia, że tak powiem, rozważa. No nie wiadomo w zasadzie co w tej chwili, nie w tej chwili, tylko od momentu, kiedy weszła ta sprawa tego segregowania, spółdzielnia się, ludzie się tam męczą i nad tymi różnymi propozycjami się pochylają i żeby było tak. Żeby było to jak najtaniej, żeby to nie było w zasadzie drogo, prawda? Są różne. Nawet prezes mówił, kiedyś pamiętam, jak to nie powiedział, żeby na tych widmach, co podnoszą, żeby była waga zamontowana i żeby można było ważyć każdy kontener, zapisywać ile kilogramów spotkał powiedzmy sobie z każdego bloku. No nie wiem. Proszę Państwa, to nie jest problem śmieci w sensie, bo jest jeszcze taka sytuacja, że w każdym bloku nielegalnie mieszka około 10 do 15% ludzi. Dlatego jest ten iloczyn właśnie od metra co do pojemnika. W ten sposób obliczyć. Mieszka, jest zameldowana jedna osoba, a mieszkają w mieszkaniu cztery. I teraz powiedzmy sobie, jedna osoba płaci za śmieci, jedna osoba płaci za windę, a de facto cztery osoby korzystają z tego i niszczą, dewastują. Nawet do czego dochodzi? Do tego dochodzi, że ja jestem świadkiem tego, bo koło mnie jest mieszkanie, które wynajmowane jest w tej chwili. Gdyby mieszkał ten człowiek, który to mieszkanie dostał, to był kulturalny młody człowiek. A teraz zrobił się z tego akademik. I tu jest problem. Więc... Zapraszają? Proszę Państwa. Następna sprawa była kiedyś taka sytuacja, że musieliście rozliczać od liczników wody. Najbardziej sprawiedliwa sprawa. Najbardziej sprawiedliwa sprawa. Powiem Państwu od razu, żebyście Państwo wiedzieli, jak ta sprawa wygląda. 4 miesiące chodzę na siłownię. Nie, kompanie. Bez... Brawo! Ale słuchajcie Państwo. 4 miesiące chodzę na siłownię. Proszę Państwu powiedzieć. Dajcie dokończyć. Jaka jest sytuacja? Tam na siłownię, tam się kąpię. No. Teraz w momencie dostałem rozliczenie wody. Zwrócili mi 480 zł mi zwrócili. I za to będziesz miał na siłownię. Tak jest. I teraz proszę sobie wyobrazić. Jak można odliczać ludzi z najliczniki wody? Też się nie da. Wszyscy pójdą na siłownię, panie Bogdanie. Ale błędu mają swoje skutki. Ale nie da się na wodę z uwagi na to, że uderza się w rodziny wielodzietne. Właśnie. Drodzy Państwo, ja zanim kolejne osoby zabiorę głos, pozwolę sobie do kilku rzeczy, o których Bogdan mówił się odnieść. Ja też bym się chciała być do tego. Tak, to już pokażę. Jeżeli chodzi o... Tutaj Bogdan zauważył słuszny problem, bo faktycznie to jest paradoks w mieście, bo dzisiaj obliczane są śmieci na podstawie deklarowanych osób tutaj zameldowanych, czyli osoby zameldowane, sonda zadeklarowana i na tej podstawie się oblicza koszty wywozu śmieci i opłaty z tym związane. No i z tych deklaracji jest około 750 tysięcy. Natomiast jak prowadzono badanie na podstawie wody, to doszli do wniosku badacze, że w Krakowie mieszka 1 100 000 mieszkańców, czyli 350 tysięcy. Drodzy Państwo, za tych 350 tysięcy, którzy się w jakimś tam stopniu po kontach ukrywają, płacimy my jako 750 tysięcy zameldowanych. To jest problem. I do rozwiązania tego problemu właśnie ma też wprowadzić system, który zostaje wprowadzony. Drugi temat to jest kwestia zaczopowania sypów. To jest oczywiście rozwiązanie, którym spółdzielnia może dzisiaj grozić mieszkańcom, czy też szabelkom nam przed oczami machać. To jest tak. I to dziwi, nie jest głupie. Znaczy mnie dziwi ta polityka, że drodzy Państwo, to jest tak, to się bada. Spółdzielnia mieszkaniowa na swoich terenach co robi? Drodzy Państwo, co spółdzielnia mieszkaniowa na swoich terenach robi? Buduje blok, żeby zarabiać pieniądze.
Natomiast jeżeli kilka lat temu, zamiast budować blok, pomyślałoby się właśnie o jakimś programie segregacji, dodatkowe dzwony dla mieszkańców, poprzesuwanie tych śmietników, tak żeby mieszkańcy mieli bliżej śmietniki, a parkingi dalej na przykład, no jakiś plan, koncepcja, kilka lat temu. To też te większe tym, też. Tak, o tym należy opowiedzieć, a nie dzisiaj rzuca się pomysł zaczopowania, bo 5 lat temu nie myśleliśmy tego, że będzie program. To jest trochę absurdalne dla nas wszystkich, jeżeli ktoś ze spółdzielni z takim postulatem dzisiaj wychodzi bez przygotowania jakiegoś programu, żeby przejść na segregację, no to jest to, świadczy to najlepiej o nim, no ja tego nie będę komentował. Natomiast jeżeli chodzi o to obliczanie śmieci, ja powiem tak, faktycznie był taki postulat, był taki pomysł, żeby wyliczać te śmieci od metra, od metrażu, czyli ile mamy metrów w mieszkaniu, ile w domu. To jest oczywiście niesprawiedliwe, natomiast część urzędników była za takim rozwiązaniem z tego względu, że jeżeli popatrzycie na to systemowo, to jest najbardziej stabilne rozwiązanie dla systemu finansowego. Bo wiemy, że mamy taki metraż, tylu mieszkańców i stałe dochody planujemy. Rozumiecie? A jeżeli się zmienia, to wtedy jest bardziej spójny system. Dlatego urzędnicy za tym rozwiązaniem się opowiadali, natomiast ostatecznie i największym modelem miasta Kluczowej Platformy udało się rozwiązania wprowadzić. Ale drodzy Państwo, kolejne osoby, po kolei Pani Ania Brydniak się zgłosiła. Proszę. Ja właśnie tak adnotem w stosunku do Pana Krupy i Pana Przewodniczącego. Bo konkretnie trzeba zapytać Pana Prezesa, dlaczego skoro chce budować nowe bloki, dlaczego te nowe bloki, nie wiem, może się mylę, bo ja nie chodziłam o tych nowych blokach i nie wiem, czy tam mają już 3 komory. Ale jeżeli budował, to powinien projektanta o to poprosić. Nie. To po pierwsze. Ja się pytam, proszę za to Pana Prezesa rozliczyć, dlaczego nie prowadzi takiej polityki, która by po prostu wychodziła naprzeciw ustawom, które przecież wiemy, że istnieją i będą obowiązywać. Następnie, dlaczego grodzi poszczególne bloki, a nie robi tego, co powinien robić? Czy też, drodzy Państwo, to są nasze pieniądze. Pana Bogdana Krupy nie robili tutaj. Nie, ale żeby przekazał, że radni są oburzeni, że się wzywa ich nadawalnik takim listem. I mieszkańcom się przyznaje, że to my mamy załatwiać, a w ogóle żadnej polityki, to znaczy, że on nie żyje problemami spółdzielni. To jest najwyższy dowód na to. Skoro nowe bloki nie mają trzech komór typowych. Proszę zobowiązać, poprosić, że my chcemy, żeby zaczął myśleć, żeby obowiązywał projektantów, których zatrudnia do budowania następnych bloków, żeby te trzy komory powstawały. Dziękuję bardzo. Pani Pani Regina Zadecka, potem po kolei jeszcze Pani Ania Moksa, Pani Zofia, Pan Aleksander, myślę, i Pani Bożena Staszczyk. Proszę Państwa, no trzeba przyznać, że rzeczywiście ta akcja w spółdzielni była spektakularną akcją. Albowiem to miałyśmy szczęście być z Panią Bożeną na dyżurze, no i nam po prostu się dostało. Albowiem mieszkańcy nas nawiedzili tutaj, no i wszystko to, co złe, to skupiło się na naszych plecach i barkach. Długo tłumaczyłam pani, ponad godzinę, jak ta sytuacja wygląda, ale nie wiem, czy ją przekonałam, bo wyszła bardzo oburzona i powiedziała, że mimo wszystko jesteśmy radnymi, bez względu na to, czy my takie czy inne decyzje podejmujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za miejskich radnych. Do tego stopnia, że powiedziała, że w końcu zaczną protestować mieszkańcy i przeciwko nam. Także no, bo tylko tyle chciałam powiedzieć, że ta akcja była niestety spektakularna, no i dzielnica to wzięła i to po prostu na własne barki po prostu, no bo na nas się to wszystko skupiło. No myśmy też chyba teraz... Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, prawda jest taka, że Kraków i tak ma bardzo małe opłaty za wywóz odpadów z uwagi na to, że jesteśmy na to przygotowani. Że mamy sortownię, mamy barć na bardzo wysokim poziomie, mamy zakład demontażu, mamy lamusownię, to wszystko wpłynęło na zmniejszenie kosztów. A jeśli chodzi o segregację, to mieszkańcy się zmusili. W MPO powstaną komisje, które będą i segregacją ci, co w spółdzielniach nie będą segregować, będą płacić dużo wyższe rachunki. I niestety tym ludzi najszybciej się zmusi do segregacji. To jest jedyna metoda. No taka jest prawda. Także ludzie sami będą musieli segregować tak, jak to robi większość krajów Unii Europejskiej. No niestety, bo Barysz się tak zapomina, że Barysz jest jeszcze tylko na 7 lat.
obliczone. Dziękuję bardzo pani Aniu. Teraz pani Zofia Rzadkowska. No ja chciałam też do tej sprawie śmierci powiedzieć. 10 stycznia, bo tak mówimy o tej segregacji, 10 stycznia zgłosiłam, napisałam pani do MPO, ta pani się nazywa jakoś tam. Pani Rosińska Renata. No właśnie, Renata Rosińska. Napisałam bardzo uprzejmy i długi SMS, ponieważ nie odbierała komórki, a nie było jej, jak się wreszcie dodzwoniłam, pół dnia dzwoniłam do MPO, bo tam bardzo trudno się zadzwonić. Więc nie miałam jak i napisałam na tą komórkę SMS. Prosiłam o właśnie o taki kontener gruszkę, ponieważ mnie mieszkanki prosiły w bloku 3, tam się było drugiego pułku, żeby tam u wlotu w tą ulicę bezimienną, o którą proponuję, żeby się nazywała księdza Jana Bielańskiego, żeby przy tej ulicy postawić kontener na metal. Oczywiście do tej pory tego kontenera nie ma, mimo że pani Ala mi też pomagała w tej interwencji. Nie ma tego kontenera. Ja myślę, że jakiś chaos panuje w MPO, bo ostatnio w czasie bieżącego przeglądu ogródku zajeżdżam na niepokalanej panny Marii, a tam stoi dwa kontenery na metal. I to chyba niedawno postawione, bo dawniej nie było ich tam w ogóle. Zawsze tam. Więc tam stoi dwa na metal, a u nas nie może być jednego. Ja myślę, że po co tam dwa? No można by to przewieźć, prawda? I tu zostawić. Segregujmy, jeden wystarczy, żeby go opróżniać. Jeden wystarczy tam, a drugi tu, a tutaj w ogóle nie ma, trzy na szkło. Zosiu, teraz nie ustawiają już tych kontenerów. Teraz, jak będzie segregacja tych śmieci, teraz już jest zaprzestane. No dlatego nie chcą tych Państwo ustawić. Przecież mi nie zjedz, z taką zawiścią od razu, no nie zjedz. Pani Zosiu, bo była reorganizacja. Była teraz reorganizacja i może stąd się wziął ten dom. Nie wiem, ale w każdym razie ja myślę, że od 10 stycznia to przecież mógłby stanąć na ten kontener. Ale przyszłam odpowiedź do rady. Ja dzisiaj rozmawiałam nawet z Renatą Rosińską i powiedziała, że tu chodzi o pieniądze, bo dzwony na mieście ma podstawiać holding teraz. KRK, a nie MPO. MPO się podzieliło. To są poważne pieniądze wywozu tych dzwonów. W wyniku reorganizacji przejęło to KRK, czyli holding krakowski. Ale chodzi mi o to, że jeżeli gdzieś są dwa... Ale nie dostał na akcjonariusza. Ale to jest nie przyjechać. A to co jest dobre, to jest tylko zrozumowanie w pierwszej kolejności. Dobrze, to będziemy to określić. Drodzy Państwo, następna osoba, pan Marek Sadowski. Pan Marek Sadowski. Chciałem zabrać głos, bo... Tutaj wszyscy skoczyliśmy tu na Bogdana Kurwerze. A skąd? No będzie. Ale muszę wam powiedzieć, że tu jest dylemat nie tylko, bo tu są dwie spółdzielnie, trzeba to rozgraniczyć. Więcej! Ale proszę Państwa, teraz mówi pan Marek. Ale większości bloków jest normalnie przy Czyżynach i Oświecenia. No, i u nas ten temat był poruszany i sprawa ma się tego rodzaju, że tereny wokół bloku są niestety, ale prywatnie niewykupione. Żeby zrobić normalnie coś takiego, jak postawić nowe kontenery, ludzie muszą wykupić niestety grunty i dopiero można postawić kontener. A tak jak się stawia dalej, to ze złości ostatnio można sobie sprawdzić, u nas te dzwony po 6 razy zostały spalone. Co postawić? I to ludzie na złość robią. Na złość mówią, nie chcecie tutaj postawić, mówię, to będzie palić tam. Tak to niestety jest. No. I tutaj my tego nie przeskoczymy, jeżeli mentalność ludzka w blokach nie będzie taka, że wykupią grunty i postawią. A czopowanie normalnie tych śmieci, to ktoś wymyślił, jakiś nieporozumiony człowiek. Coś takiego nie może zrobić spółdzielnia, bo tego jest Rada Mieszkańców i Rada Mieszkańców na to nie zezwoli. Także poczytajcie te statuty, a potem będzie zezwoli. Ale tam cały czas chodzi o to, że zostaliśmy oficjalnie oszkalowani, a teraz pytanie moje jest, kiedy spółdzielnia wyjdzie z drugim pisem, bo nie nas oczyści z tego. Tak, no ale to jest szkalowanie, bo ci ludzie są nieodpowiedni ludzie. Pan Bogdan powiedział,
powiedział, o co tutaj chodziło. No, pan prezes się przestraszył, spóźnił na padła w popło. Ale pan prezes się przestraszył, że go uderzą za zupę, a pan prezes... On często w NPO bywa i w kontakcie z naszym prezesem Kurtysem. Ale pan prezes, ale pan prezes Lorenz wiedział o tym, że będzie segregacja śmieci i nic w tym kierunku nie zrobi. A teraz trzeba zgodzić, to jest... Państwo, jak się chce uderzyć, to się kij znajdzie. Przypomnę przykład. W nas zostało uderzone. Ja tylko przypomnę przykład polityki spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj śmieci, brak pomysłu na segregację, od wielu lat żadnych działań spółdzielnia nie podejmowała, nagle podnosi radę. A przypomnijmy sobie budowę na Biedronce. Spółdzielnia do nas pisze od lat, żebyśmy budowali parkingi na drugie obwódko lotniczego, bo jest deficyt miejsc parkingowych. Krytykuje inwestycje, gdzie współczynnik jest niższy niż jeden. Tymczasem, gdy ona buduje blok na Biedronce, proponuje współczynnik 0,66 miejsca parkingowego. I kto ten deficyt musi załatać? My, jako dzielnica, musimy tam budować parking przy Kozowskiego. Czyli z jednej strony od nas oczekują, budujcie parkingi, a z drugiej strony budują bloki, które nie spełniają podstawowych wymogów w tym zakresie. No to jest polityka, no niestety tak. Spółdzielnie, ale nie będziemy się na tym rozwodzić. Pan Paweł Majstowicz się zgłaszał jeszcze, tak? Tak, tak, ja też mówił o kwestiach. Jedna to dotyczyło to, co już pan Zbyszek poruszył, problem Kozowskiego. Jest faktycznie, ta dziura nadal się zapada, to było tak naprawdę płota, bo było głębokie na parę metrów, tam nawet wodociągi niby podjeżdżały. No trzeba to sprawdzić, czy tam nie zagraża, bo samochody jeżdżą, ale ten teren się zapada, a to jest, no było ładnych parę metrów sześciennych powierzchni, więc no, niektórzy zapytali, że to ktoś robi parking chyba podziemny, bo nie ma gdzie samochodu stawiać. Nie, to meteor. A drugie, tak teoretycznie było łatanie też dziur na Kłosowskiego, no bo załatali te duże dziury, gdzie było można wyrywać koło, no ale tam dzielnicy zawieszeni to już mniej, bo stwierdzili, że to są płytce. Ale już nawet te załatane wylatują z powrotem. No tak, więc to... A jeszcze ja chciałbym się odnieść też do... Drodzy Państwo, pan Paweł Myślowicz. Do problemu też korportażu, który się pojawił, ale to dotyczyło tutaj problemu głównie plakatu związanego z planem zagospodarowania Czyżyny Pastatowy. Tutaj no, nie ukrywam, że ja, Michał, Marek musieliśmy włożyć sporo pracy, żeby te plakaty ciągle wieszać od nowa, bo dziwnym trafem one się jakimś cudem dematerializowały. Ktoś je zrywał, no i faktycznie się pojawiły plakaty fioletowe spółdzielni. No i problem jest taki, że do mnie dzwonią wieczorem mieszkańcy, no i też twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd i tak dalej, bo oni traktowali to jako problem Czyżyny pas startowy. Brali to pod uwagę, że to dotyczy tylko pasa startowego. Nawet jeszcze wczoraj mi dzwoniła sąsiadka z mojej własnej klatki, że jakby wszyscy wiedzieli, to no, w ogóle poszli, czy więcej zgłosili uwag i tak dalej oglądali. Oni myśleli, że to dotyczy pasa startowego, którego i tak już dawno nie widzą, bo został zabudowany i tak już zburzony. No tak, że jest to lokalne podejście, no ale na przykład nie wiedzieli, że obejmuje cały okres drugiego pułku. Przez to, że plakaty były nasze zerwane, które były z mapką, ja tłumaczę, że przecież było na mapce i tak dalej, bo naszych jest zaznaczony teren. Nie, ale to myśmy czytali, jakieś inne tych nie było. No i faktycznie, no trzy razy były wieszane i one znikały, no a pojawiały się te, powiedzmy, konkurencyjne. No i to jest problem, bo ludzie przez to, to niektórzy źle, trzy osoby mi to zasygnalizowały, że zostały jakby wprowadzone w błąd, oni to inaczej zinterpretowali, że to nie dotyczy. Tak, że to jest kwestia nazwy, no ale pojawił się przez ten problem, że były te nie nasze, gdzie było zaznaczone to jakimś obrysem. No to tylko tak. Dziękuję panie Pawle. Pani Bożena Starek, potem pan Witold Wiekielski, potem pani Anna Rybna. Właśnie dziura Kłosowskiego. Nasz inspektor Witek Seweryn, ja dzwoniłam w sprawie tych dziur, mówił, że były łatane dziury, ja się jeszcze zorientuję bardziej, ale są, jest coś takiego, że jak jest dziura, nie ma odpowiedniej głębokości, szerokości, tej dziury nie będą łatać, tylko łatają co większe dziury. No taką mają politykę, odpowiadam jak jest, ale taka jest prawda, nawet to też jest głupota, ale dobra. Następna sprawa wieszenia plakatów. No my w Łęgu, znaczy w Łęgu, w Czyżynach, no nie możemy sobie na to pozwolić, żeby chodzić do każdego domu. Jest z każdym. Ale jak ktoś tam za migrację przyjdzie, to zrobimy nie dlatego, że nie chce,
chcemy, tylko po prostu bardzo duże są tereny. Weronika ma największy teren, nie możemy. Chciałam powiedzieć, że Węgły na terenie Krzyżyn, nie wiem, jakoś bardziej jest to rozpowszechnione, że ludzie mają przecież tablice informacyjne. I na tych tablicach są wywieszone te informacje, gdzieś tam ewentualnie jakichś newralgicznych, jakichś drzewach czy coś, ewentualnie w szkole, i tam ludzie naprawdę i dużo, znaczy czytają i czytają stronę internetową pana, tylko ja nie wiem, czy tutaj przepraszam dzielnicy, bo chciałam powiedzieć, że w parafii też są różne ogłoszenia na ogłoszeniach, i chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, dlaczego na przykład nikt nie czyta, nie wiem, nie wchodzi do, na dzielnicę do internetu, bo przecież z tego co wiem, to do mnie nawet mieszkańcy dzwonią i mówią, że bardzo fajnie jest strona internetowa prowadzona w dzielnicy i wszystko wiedzą, i to ja nie wiem, jaki wy macie tutaj problem, no. Dziwię się, ale dobra, no. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno. Wszyscy mają problem, jak mieszkańcy. No, wszyscy mają problem. Ale dobrze, macie problem, możliwe, że jest. I teraz jeszcze mam takie pytanie. Dzwonił w ogóle właśnie pan inspektor Witek Seweryn z taką prośbą, że ktoś z rady od nas rozmawiał z radnym miasta Ścigalski Paweł. I chodzi o, i nie wiem kto to jest, ja on prosi o, znaczy ja bym prosiła, żeby się ktoś ujawnił, kto z tym radnym rozmawiał. A chodzi o wykonanie chodnika na Politechnice, to w okolicy ulicy Florera, i nie wiadomo dokładnie, o który przedeb i który... Proszę ze mną, ja jeszcze o tym właśnie chciałem powiedzieć. Tak? No to dobrze. Dobra, dzięki. Dziękuję. Panie Dorze, dziękuję. Teraz pan Witek. No właśnie, ja chciałem powiedzieć o tej sprawie. Otóż zgłosił się do mnie na Facebooku pan Marek Borek. Pan ten zasygnalizował mi problem, który polega na tym, że studenci z akademików, studenci Politechniki bardzo często jako miejsce, gdzie po prostu idą się uczyć, po prostu do wydziału mechanicznego. I oni muszą przejść przez działki, przez działki i ogródki działkowe, i w zależności od tego, jaka jest po prostu pora roku, to tam jest po prostu takie błoto albo taki śnieg, którego też oczywiście nikt nie odśnieża. I to jest pewien problem dla tych mieszkańców naszych Krzyżyn, dla studentów Politechniki, no bo rzeczywiście do tego, bo ani tam nie ma jakiegoś szczęśliwego dojazdu MPK, który mógłby dowieźć ich z akademików do wydziału mechanicznego. Bez przesady. Drodzy Państwo, pan może to jest teraz pan Jan. No nie ma. Linii prostej, tak? No. Ale pan Janu, proszę. No. O tym, co mi napisano. Rzeczywiście, naturalne jest to, że w linii prostej, jak się chce dojść do wydziału mechanicznego, to po prostu się idzie przez błoto. To jest nieużytek, to są ogródki działkowe. To są miejsca, o które tak naprawdę nikt nie dba, i rzeczywiście zwrócono na taki problem na taki problem uwagę. I to jest pierwsza sprawa, którą proszę, żeby zarząd miał pod swoją opieką. A druga sprawa to ta, że skoro tutaj w dzielnicy będzie się odbywać wypełnienie PIT-u, to ja mam prośbę, aby przy osobach, które będą pomagać, akcentowały to, że podczas składania deklaracji podatkowej można przekazać po prostu część swojego podatku na organizację pożytku publicznego. No i proszę, żeby o tym ci doradcy pamiętali, osoby, które będą tutaj z radnych, proszę też, żeby na przykład taką rzecz sugerowali. Jeżeli chodzi o Politechnikę, to najpierw musimy rozeznać, jakie to są tereny, bo najprawdopodobniej to są tereny uczelni, co jest niemożliwe na zainwestowanie, ale prosimy o zapisanie i Witek, żeby podał lokalizację, o które działki dokładnie chodzi. Teraz, jeżeli chodzi o 1%, to jak najbardziej, natomiast nie możemy wskazywać konkretnej organizacji, która będzie otrzymywała, tylko ogólną ideę. Chodzi o przypominanie o idei, o pewnej gesie, który jest możliwe. Pani Ania Brynia, proszę. To już w zeszłym roku, podmioty, które chciały się ubiegać o 1%, przynosiły tutaj swoje ulotki i one sobie leżały, i każdy swobodny z mieszkańców, który chciał,
no to, to po prostu wdrażał. Natomiast jeszcze odnośnie akcji PIT, ona będzie prowadzona 25 marca od 12 do 18 w naszej siedzibie. I my z panem Markiem w zeszłym roku byliśmy, jeszcze byśmy prosili kogoś, kto by też mógł nam pomóc. Trzeba wyjść na przerwę, czy wcześniej. Jakie to jest? I jeszcze w sprawach bieżących przypomnę, że już prawie wpół do dziewiątej. Bajer dzisiaj wygrał. Dwa słowa. Nigdy tak nie mówiłem, ale teraz muszę powiedzieć, bo nigdy nie, że tak powiem, nie chcę mówić w imieniu wszystkich, ale teraz tak powiem, chyba pierwszy raz w życiu. Kolego, panie przewodniczący, mówię w imieniu wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców tych dzielnic tutaj. Proszę pana, jak również wszyscy radni, zobowiązujemy pana do tego, żeby pan dołożył wszelkich starań, żeby autobus linii 142 wrócił z powrotem na tę trasę, na której jeździł. Dziękuję bardzo. A zwłaszcza emeryci, renciści, starsi. Jeszcze pani zabierze proszę. Bo skoro mowa o autobusie, to jeden z mieszkańców prosi, tam jest pismo przy tych listach, prosi, żeby ten autobus jeździł koło kaplicy, dołem koło kaplicy w Krębałowie, a ja proszę, żeby jeździł do nowej kaplicy w Batowicach, bo to by było rzeczywiście. A ja chcę, żeby za Cieszewskiego mi jeszcze to byłby już sukces. To byłby sukces. Ten mieszkaniec prosi, żeby autobus nie jechał. Ja chcę, żeby przez akacjową Cieszewskiego nie lekcji kombinatu, żeby nie jechał z lewo, tylko prawo w dół i tam ulicą Mrozową, czy jakąś tam on tam napisał. Żeby jechał do kaplicy na Grębałowcu. Proszę Państwa, żeby była jasność w tym zakresie. Udało nam się oczywiście, jeżeli chodzi o komunikację, osiągnąć pewien sukces, bo jak pamiętacie, propozycja dla Łęgu początkowa była niekorzystna, udało nam się wynegocjować pewien wariant lepszy, oczywiście mający pewne słabe strony, natomiast na pewno lepszy w stosunku do pierwotnej wersji. Tak więc będziemy zastanawiali się, jak temat ze 142 rozegrać. Natomiast obawiam się, że gdybym pani dyrektor przedstawiał tą wizję oczekiwań, jaką mamy, to raczej pozytywnie byśmy sprawy nie załatwili. Tak, wrócić. Natomiast kwestie szczegółowego przebiegu, ale mieliby lepsze zagęszczenie. Pani dyrektor, i tak, jeżeli idzie na ustępstwa, to w jakimś takim dopuszczonym minimalnym zakresie. Natomiast nie możemy pewnych takich szczegółowych rozwiązań proponować, no bo wtedy automatycznie my jesteśmy traktowani jako niepoważny partner do dyskusji. Ale 2000 podpisów, to dobrze, musi nas poważnie potraktować. Rozmawiałem z dyrektorem o tych podpisach, to i transportu taką wizję, że przecież te podpisy to są właśnie tak wirale, że każdy podpisze. To będzie najważniejsze, że oni fizycznie przyjdą. Natomiast to się tyczy 142.
Więc ja się przygotowywałam właśnie do tych i to zostało to trochę tak, że tutaj z tymi autobusami to jest przesadzone tymi dwoma. Tam co do jeżdżenia, bo przecież jak oni się spotkają, jak wjeżdżają z góry, Skarżyńskiego, jak jadą, to jak się nie mają tak ułożony rozkład, że się spotykają na zakręcie dwa przewodnice i one non stop jeżdżą puste. Ludzie zostają prawej gorący. Drodzy Państwo, czy jeszcze kilka tysiących? Ja bym chciała powiedzieć o swoim sposobie na dziurę. Miałam wielką dziurę. I sobie zacerowała! Ja nie powiem, bo ja bym chciał jedzieć. Prosimy. Ja skorzystam z tej po prostu podałam mieszkańcom, do skrzynek powrócałam telefon, gdzie trzeba dzwonić. Jak po dwóch dniach zadzwoniłam, to mi powiedziała. Ja powiedziałam, dzień dobry, jestem z osiedla domków jednorodzinnych. Ta dziura będzie za trzy dni zrobiona.